Cześć, witam serdecznie. Mam na imię Żaneta. Chciałam zaprosić Cię na 30-minutową sesję jogi, dzięki której rozluźnisz swoje ciało, troszkę poruszasz się, dotlenisz i zyskasz pozytywną energię. Także usiądź sobie wygodnie, wydłuż kręgosłup. Brodę skieruj do mostka, ramiona rozluźnione. Barki spływają w dół. Zacznij od swobodnych oddechów. Poczuj się dobrze. Poczuj, jak twój oddech przepływa przez całe twoje ciało. Postaraj się skierować wdech aż do brzucha, aż do przepony. Swobodnie oddychaj przez nos. Jedyne, czego dzisiaj potrzebujesz, to trochę wolnego miejsca. Jeśli nie masz maty, jak widzisz, wystarczy w moim przypadku dywanik. Spleć dłonie, przeciągnij się do sufitu, wydłużając kręgosłup. Oddychaj cały czas swobodnie, wyciągnij, wydłuż ramiona w kierunku sufitu. Skręć się delikatnie na bok, opuść ramiona, jedną dłoń przytrzymaj na kolanie, drugą możesz położyć za sobą, delikatnie kontynuując wydłużanie kręgosłupa, skręcaj. Nie rób nic na siłę, tak jak czujesz. Oddychaj swobodnie. Przejdź do centrum, wyprostuj kręgosłup. Wyrównaj boki ciała. Splot palców. Wdech, ramiona do góry. I za moment skręć w drugą stronę, również delikatnie, starając się wydłużać cały czas kręgosłup. Jedną rękę oprzyj na kolanie, drugą za tobą. Oddychaj. I powróć do centrum. Teraz rozluźnimy mięśnie szyi. Skieruj głowę w dół i zacznij bardzo delikatnie krążenia głowy. Z wydechem broda idzie w dół. Poczuj, jak mięśnie karku rozluźniają się z tyłu, z boku. Zacznij w jednym kierunku. Jeśli czujesz jakiś dyskomfort w odcinku szyjnym kręgosłupa, możesz tutaj bardzo delikatnie poruszać głową, nieznacznie wręcz. Możesz przenosić głowę z boku na bok, tylko jeśli uważasz, że to jest dla Ciebie dobre. Na chwilkę odpocznij, wróć do centrum i w drugą stronę. Również na wydechu broda idzie w dół, na wdechu do góry. Druga strona. Cały czas oddychaj. Nie rób nic na siłę. Super. I powróć do centrum. Wyrównaj boki ciała. Odpocznij chwilkę. Przyjmij prawą dłoń na dywanik, wydłuż lewą rękę do sufitu, mostek do góry, staraj się otworzyć ciało, wydłuż bok ciała, jeśli możesz, możesz zejść łokciem troszkę niżej, wręcz na podłogę, wydłużaj, oddychając cały czas swobodnie. Z wydechem powróć do centrum. Druga strona powoli, delikatnie. Nie musi być duży zakres ruchu. Poczuj jedynie wydłużanie, bardzo przyjemne przeciąganie. Oddychaj. I powróć do centrum.
Zapraszam Cię teraz do klęku podpartego. Umieść staw pod stawę i skieruj palce do Ciebie, kciuki na zewnątrz. Postaraj się, żeby łokcie były miękkie, lekko ugięte, skierowane również w kierunku Twoim krowa kot. Na wydechu zaokrąglone plecy, wdech mostek do góry. Działaj w Twoim tempie, tak jak czujesz Twój oddech, nie spiesz się. Wydech i wdech. Wróć palce do przodu i krążenia kolanem. Postaraj się swobodnie wykonywać ten ruch. Skoncentruj się na kolanie i zataczaj nim jak najpełniejsze koła, jak tylko możesz. Oddychaj swobodnie, mięciutkie ramiona, kark rozluźniony. Druga strona, dokładnie to samo. Zatrzymaj się. Zapraszam Cię do Padakonasany. Jeśli potrzebujesz, możesz usiąść sobie na poduszce. Jeśli czujesz, że kolana za wysoko unoszą się do góry, złap się za stopy. Postaraj się wydłużyć kręgosłup, brzuch, mostek do sufitu, klatkę do przodu. Łopatki schodzą się ku sobie, barki spływają w dół. Oddychaj. Poczuj, jak kolana swobodnie spływają w dół. Postaraj się cały czas wypychać klatkę do przodu. Mostek wędruje do przodu i do sufitu. Teraz pogłębienie, czyli pomagamy sobie łokciami, rozpychamy kolana na zewnątrz. Oddychaj swobodnie, tak jak możesz, nie przejmuj się niczym. Ok, super. Skieruj dłonie delikatnie za uszami, barki w dół, długa szyja, łokcie szeroko, nabierz powietrza, z wydechem zroluj kręgosłup w dół, rozluźnij głowę, barki, wdech, łokcie szeroko, nabierz powietrza i wydech, rozluźnij, zrób skłon do przodu. Wykonuj te ruchy swobodnie w tempie, które Tobie odpowiada. Wydech, mostek do przodu, klatka do przodu, wydech, rozluźnij plecy. Wdech i wydech. Ok, rozluźnij ramiona, puść barki. Rozluźnij Twoje ciało. Klęk podparty. Umieść kolana szerzej niż biodra. Stopy, palce złączone. Biodra przyklej cały czas w kierunku pięt. Dłonie wydłuż do przodu. Palcami delikatnie rośnij do przodu. Głowa rozluźniona między ramionami. Poczuj, jak ciało wydłuża się. Kręgosłup odpoczywa, szczególnie odcinek lędźwiowy kręgosłupa. Powoli zaproszę Cię do psa z głową w dole. Staw umieść pod stawem, dłonie rozpłaszcz szeroko, palce rozłóż. Podwiń palce stóp i przenieś mostek w kierunku stóp, wypłaszczając plecy. Nie przejmuj się kolanami, mogą być ugięte. Raz jedna, raz druga noga. Prostuj, uginaj. Poczuj się swobodnie, oddychaj cały czas głęboko. Raz jedną, raz drugą piętę postaraj się przykleić w miarę możliwości do podłogi.
Na chwilkę zatrzyma się stabilnie na jeden oddech. Powoli przejdź stopami do przodu, do skłonu. Nabierz powietrza. I z wydechem spłyń swobodnie w dół. Na miękkich kolanach zroluj kręgosłup do góry, nabierz powietrza, ramiona do góry, wdech. I z wydechem opuść dłonie na wysokość serca, wypuść całkowicie powietrze, wdech, jeszcze raz ramiona do góry i z wydechem skłon. Wdech unieś mostek do góry, z wydechem deska. Nabierz powietrza, z wydechem opuść kolana. Opuść klatkę, łokcie wąsko, wdech, mostek do góry. Z wydechem pies w górze, pies z głową w dole. I to samo, jeśli potrzebujesz, możesz pouginać, poprostować zawsze nogi w kolanach, bądź przejść do stabilnej pozycji. Przejdź swobodnie do skłonu. Wdech. Mostek, góra, płaskie plecy, wydech, spłyń w dół. Miękkie kolana, roller, góra, wdech. Wydech, opuść ramiona, rozluźnij barki. Wdech. Wydech, potężny. Stopy, kolana razem, podwijaj kość ogonową. Wydłuż ramiona, oddychaj swobodnie. Wdech. Wydech, skłon. Wdech, mostek, góra. Wydech, deska. Wdech, pępek do kręgosłupa. Wydech, kij. Bądź kolana, klatka. Wdech, mostek, góra. Wydech, pies z głową w dole. Jeśli odczuwasz trudność w przechodzeniu przez kija, możesz swobodnie zastosować wersję, która była poprzednio. Wojownik 1, prawa stopa do przodu, wydłuż kręgosłup, lewa strona biodra idzie do przodu, kolano do przodu, tak żeby było na wysokości z piętą, ramiona do góry, wdech, oddychaj, wydłuż kręgosłup, pępek do kręgosłupa, cały czas podwijamy kość ogonową. Nabierz powietrze, z wydechem swobodnie spłyń w dół, wdech, deska, pępek do kręgosłupa, wydech, dół, wdech, góra, wydech, pies z głową w dole. Teraz lewa stopa do przodu, wojownik, jeden, nabierz powietrze, tak samo prawa strona teraz do przodu, oddychaj. Tutaj noga z tyłu wyprostowana. Jeśli masz trudność w postawieniu pięty z tyłu, możesz ją unieść. Wdech. Z wydechem zejdź w dół delikatnie. Wdech, deska, wydech, dół. Wdech, góra. Wydech, pies z głową w dole. Mostek w kierunku stóp, wypłaszcz plecy. Rotacja ramion na zewnątrz, biceps do góry. Kość ogonowa w kierunku sufitu. Oddychaj. Stopy przybliż do siebie. Wdech. Prawa noga do góry. Ugnij nogę w kolanie i postaraj się prawą stronę ciała, prawe biodro unieść do sufitu. Zachowując psa z głową w dole, czyli mostek w kierunku stopy. Ramiona równo. Oddychaj. Super, prawa stopa do przodu. Mostek do góry, wydłuż kręgosłup. Biodra skieruj w dół, noga wyprostowana w kolanie, aktywna jeszcze przez moment. Oddychaj, opuść kolano, grzbiet stopy. Rozluźnij biodra, nabierając powietrza, unieś ramiona do góry, sierp księżyca. Lewa strona biodra szczególnie idzie w dół, kolano z przodu, prawe delikatnie na zewnątrz.
podwijaj kościogonową pępek do kręgosłupa. Oddychaj cały czas przez nos. Nabierz powietrza, wydech. Złącz ramiona z tyłu, wyprostuj. W miarę możliwości oddalaj barki od uszu. Długa szyja, mostek do góry. Pępek do kręgosłupa. Staraj się nadmiernie nie wyginać w odcinku lędźwiowym, szczególnie jeśli odczuwasz tu dokuczliwość. Dla chętnych, jeśli tutaj czujesz za mało rozciągania, możesz z tyłu złapać się za stopę, kierując cały czas biodra w dół. To jest dla chętnych, nie przejmuj się, możesz zostać w wersji poprzedniej. I wdech, ramiona do góry, nabierz powietrza, wydech, opuść, rozluźnij. Podwiń palec, unieś kolano, wdech, deska, wydech. Dół, wdech, góra, wydech, pies z głową w dole. Tak jak pokazałam, możesz cały czas korzystać z przejść łagodniejszych, opuszczając kolana najpierw. Jeśli czujesz się na siłach, poprzez kija może być. I druga strona, dokładnie to samo. Teraz lewa, otwórz lewe biodro. Klatka, cały czas w dół, mostek do stopy. Stopa do przodu, super. Teraz druga strona, tak samo biodra idą w dół, rozluźniają się. Rozluźniona szyja, rozluźnione mięśnie karku. Opuść powoli kolano, grzbiet stopy, rozluźnij nogę z tyłu. Nabierz powietrza, unosząc ramiona do góry. Biodra cały czas spływają w dół. Poczuj, jak z każdym wydechem twoje biodra rozluźniają się. Teraz lewe kolano na zewnątrz. Centrum aktywne cały czas. Nabierz powietrza i z wydechem spleć ramiona z tyłu. Oddal barki od uszu. Brzuch aktywny. Pępek do kręgosłupa. Oddychaj swobodnie. Cały czas postaraj się rozluźniać biodra. Niech sobie spływają swobodnie w dół. Mostek do góry, wypychaj klatkę do przodu. Dla chętnych można znowu troszkę mocniej porozciągać nogę, przyciągając stopę do siebie, kierując biodra, szczególnie teraz prawą stronę w dół. Jeśli nie czujesz się na siłach, zostań w wersji poprzedniej. Wdech, wydech. Wdech, deska, wydech, dół, wdech, góra, wydech, pies z głową w dole. Okej, opuść kolana, usiądź na piętach, nie musisz się przemieszczać, możesz zostać jak jesteś. Ja, żebyś lepiej widział, pokażę to od przodu. Rozluźnijmy mięśnie karku. Prawą rękę skieruj do przodu ugiętą, lewą wydłuż, wyciągnij przed siebie, zawiń pod prawym łokciem. Jeśli masz taką możliwość, jeszcze złącz ramiona, jeśli nie, mogą się grzbietami tylko dotykać, tym się nie przejmuj. Tutaj po prostu chodzi o wydłużenie ramion przed sobą. Opuszczaj barki w dół, długa szyja, oddychaj swobodnie, łokcie zachowaj na wysokości mostka. Opuść na chwilkę ramiona, rozluźnij barki, usiądź swobodnie, zachowując wydłużony kręgosłup, cały czas wyprostowany. Druga strona, lewa do przodu, prawą pod lewą zawiń, jeśli masz taką możliwość. Jeśli nie, po prostu postaraj się zapleść łokcie i tyle, oddychaj, rozluźniając barki. Niech sobie swobodnie spływają w dół, oddalając się od uszu. Oddychaj swobodnie. Opuść ramiona, rozluźnij. Barki spływają ciężkie w dół. Wnętrze dłoni do sufitu. Teraz spleć dłonie, wyprostuj, oddal barki od uszu. Zapraszam Cię do skupu.
ukłonu z ramionami do sufitu. Postaraj się w pierwszej kolejności wyprostować ramiona, dopiero później delikatnie przenosić je do sufitu. Jeśli już masz tą swobodę, ramiona unoszą się do sufitu, możesz delikatnie próbować skierować je za głowę. Opuść teraz, rozluźnij. Pozycja rozluźniająca, bardzo przyjemna pozycja dziecka. Opuść barki swobodnie, łokcie pozwól, żeby spłynęły na podłogę. Rozluźnij głowę, oddychaj swobodnie. Przenieś ramiona do przodu i klęk podparty, staw podstawę, pies głową w dole. Prawą rękę przenieś na środek. Możesz stanąć stopami troszkę szerzej. Lewą ręką złap się za prawą nogę. Staramy się dosięgnąć do pięty, ale nie przejmuj się. Możesz złapać się wyżej, tam gdzie dosięgasz. Może być udo, może być łydka. Powróć do centrum. Ok. Teraz lewą rękę do centrum, prawą złap się, jeśli masz taką możliwość, za stopę bądź w dowolnym miejscu. Oddychaj i wróć do centrum. Stopy bliżej siebie. Wydech, prawa noga do góry, z wydechem stopa do przodu, między dłonie, unieś ramiona do góry, wdech. Z wydechem wojownik 2, postaw pięty na chodniku, prawe kolano z przodu na zewnątrz, trójkąt rozciągnięty, wyprostuj nogi w kolanach. Ciało skieruj do przodu, ramiona rozluźnione, wydłuż kręgosłup, boki ciała, prawa strona biodra w dół i opuść ramię w miarę możliwości, może być również w dowolnym miejscu, mostek do góry, jeśli masz możliwość, schwyć za palec, bądź podeprzyj się wyżej na udzie, bądź na podudziu, unikaj podpierania na kolanie, wydłużaj boki ciała. I mostek do góry, staraj się otworzyć ciało. Z wydechem opuść ramiona, wdech, deska, wydech, kij bądź kolana, klatka, wdech, mostek, góra, wydech, pies głową w dole. Wdech, lewa do góry, wydech, do przodu, stopa między dłonie, wdech, mostek do góry, ramiona, wydech, wojownik 2. Teraz opuść lewą piętę na chodniczek bądź na podłogę, lewe kolano na zewnątrz, wydłużone boki ciała. Trójkąt rozciągnięty, druga strona, teraz lewa strona biodra w dół, wydłuż boki ciała, lewą ręką złap się za paluch, bądź w dowolnym miejscu na nodze, oddychaj, mostek do góry. I z wydechem opuść ramiona w dół, wdech. Deska, wydech, kij bądź kolana, klatka, wdech i wydech, pies głową w dole, wracam, szerokie plecy, kość ogonowa do góry, głowa rozluźniona między ramionami, wdech, prawa noga do góry, wydech, do przodu między dłonie, wdech, mostek, góra, wydech, wojownik 2, barki nisko, długa szyja, przenieś ciężar ciała do przodu, wdech, unieś prawą rękę do góry, nabierz powietrza, z wydechem wydłuż ciało, opuść na początek łokieć na kolano, jeśli tu czujesz się dobrze, możesz zejść niżej, możesz zastosować podpór, troszkę wyżej podeprzeć dłoń, jeśli masz taką możliwość, lewe ramię możesz wydłużyć za głowę jeszcze troszkę, oddychaj, kąt rozciągnięty, opuść, rozluźnij, wdech, deska, wydech, kij bądź kolana, klatka, wdech, wydech.
Nabierz powietrza, unosząc teraz lewą nogę do góry z wydechem, stopa do przodu między dłonie. Wojownik 1, wdech i wydech, dwójeczka, barki nisko rozluźniona, szyja. Mięciutko wszystko, wdech, lewa do góry, nabierz powietrza, wydech, opuść. Na początek możesz podeprzeć się na kolanie. Jeśli tu czujesz się ok, możesz zejść niżej, pogłębiając. Wydłużaj cały czas boki ciała, kręgosłup staraj się zachować wydłużony. I swobodnie opuszczaj ciężar ciała w dół. Oddychaj, mostek do góry, klatka otwarta. I opuść, rozluźnij. Wdech, deska, wydech, dół, wydech, góra, super, wydech, pies z głową w dole. Pamiętaj cały czas o podwijaniu kości ogonowej, żeby nie nadwyrężać lędźwi. Chwilkę odpoczynku, usiądź na piętach, kolana tak szeroko, żeby ciało zmieściło się między udami. Rozluźnij głowę, oddychaj. Wracamy, pies z głową w dole. Przejdź pomału do skłonu, wdech, mostek, góra, wydech, spłyń w dół. I teraz zapraszam Was do malasany. Rozstaw stopy szerzej, kolana na zewnątrz. Postaraj się, żeby całą powierzchnią stóp przylegać do podłoża. Jeśli odczuwasz tutaj trudność, możesz podłożyć sobie coś małego pod pięty. Staraj się mostek skierować do góry, oddychaj, plecy wypłaszcz i odpychaj cały czas łokciami kolana na zewnątrz. Jeśli czujesz, że tutaj potrzebujesz podporu, możesz w tej asanie usiąść na czymś, na klocku czy na poduszce chociażby. Zapraszam Cię do namiotu. Wyprostuj kolana, rozstaw stopy na tyle szeroko, na tyle ile uważasz. Palce u stóp skieruj delikatnie do siebie. Kolce biodrowe skieruj do przodu, wypłaszcz plecy. I powoli dołem brzucha najpierw, schodząc w dół, wypłaszczone zachowaj plecy. Powoli, powoli, delikatnie opadaj w dół. Troszkę mi się ślizgał dywanik, ale to nic. Oddychaj, spływając swobodnie, w miarę możliwości, w dół. Starając się cały czas wypłaszczać plecy. I schodzić najpierw dołem brzucha. Nie przejmuj się, jeśli nie schodzisz nisko. Możesz podeprzeć się na nogach. Możesz sobie podłożyć jakiś podpór z przodu. Tym absolutnie się nie przejmuj. Pięta palce, złącz stopy razem. Wdech i z wydechem na miękkich kolanach. Zroluj kręgosłup do góry. Nabierz powietrza. I wydech. Rozluźnij, opuść barki w dół. Wdech. Z wydechem potężny, zejdź tak nisko jak czujesz. Wdech, nabierz powietrza, wydech, skłon. Rozstaw stopy szerzej niż biodra. Na moment malasana jeszcze raz. Tutaj tylko na moment, nie przejmuj się. Zapraszam do okrętu, usiądź swobodnie. Na początek możesz złapać uda, mostek do góry. Jeśli tutaj czujesz się dobrze, zapraszam Cię, puść nogi. Dla chętnych wyprostowanie nóg w kolanach. Oddychaj, staraj się zachować wypłaszczone plecy, mocny oddech, balansujemy na biodrach, w każdej chwili możesz przejść do wersji łagodniejszej oczywiście. Okej, super. Zapraszam Cię, połóż się na plecach i kołyska. Przekładaj swobodnie kolana z boku na bok, rozluźniając biodra.
oddychaj swobodnie, rozluźnij. Ok. Przysuń troszeczkę bliżej stopy do bioder, unieś biodra najwyżej, jak tylko możesz, spleć dłonie pod biodrami, oddychaj. Mostek do brody, broda w kierunku mostka. Oddychaj, wypychając biodra wysoko, wysoko do góry. I opuść, rozluźnij. Następna pozycja. Podeprzyj się, dłonie skieruj do stóp, nogi wyprostuj i unieś biodra do góry. Jeśli masz taką możliwość, przyklej palce do podłogi, jeśli nie, to też ok. Staraj się rozluźnić szyję, wydłuż odcinek szyjny kręgosłupa, opuść, rozluźnij. Jeszcze jeden wariant, przenieś stopy bliżej ciebie, dłonie pozostaw, chyba że odczuwasz dyskomfort, możesz je ułożyć wtedy inaczej, do boków na przykład. Wypychaj biodra wysoko do góry, oddychaj jeszcze trochę. Super. Zapraszam cię, połóż się na plecach, unieś nogi do góry, wyprostuj nogi w kolanach w miarę możliwości, ale najważniejsze, żeby dolne plecy przykleić do maty, poczuj jak kręgi przyklejają się do podłogi, ramiona możesz wydłużyć za głową, oddychaj swobodnie, cały czas przyklejaj dolne plecy do maty. Ok, złap kolana i kołyska. Pomasuj kręgosłup. Rozluźnij mięśnie pleców. Oddychaj swobodnie. Opuść stopy i kołyska, która już była wykonywana dzisiaj. Swobodnie przekręcaj kolana z boku na bok. Swobodny ruch. Oddychaj swobodnie. Okej, zapraszam Ciebie już do pozycji trupa, do relaksu. Ułóż się wygodnie wnętrzem dłoni do sufitu. Teraz już odpocznij, poczuj swobodny oddech. Poczuj, jak Twoje ciężkie ciało odpoczywa. Żeby poczuć głęboki oddech aż do brzucha, możesz położyć sobie dłonie na brzuch bądź dowolny przedmiot, na przykład książkę, i wypychać książkę ciężką do góry. Podczas wdechu Twój brzuch unosi się do góry i z wydechem swobodnie opada w dół. Rozluźnione barki, rozluźniona głowa, mięśnie twarzy, całe ciało odpoczywa. Oddychaj swobodnie. Poczuj, jak powietrze krąży przez całe Twoje ciało. Możesz tutaj w tym relaksie zostać oczywiście dłużej, jeśli tego potrzebujesz, bądź powoli zakończyć dzisiejszą sesję jogi, przekręcić się na prawy bok, przez prawe wyprostowane ramię. Możesz tu chwilę zostać, bądź delikatnie podeprzeć się ramieniem i wstać. Zostań tutaj jeszcze w siadzie na parę oddechów w tej pozycji. Jeszcze nie wstawaj całkowicie. Pozwól sobie jeszcze na parę swobodnych, rozluźniających oddechów. Możesz zastosować dowolną mudrę, jeśli potrzebujesz. Oddychaj. I bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze zajęcia. Mam nadzieję, że się spodobało. Do zobaczenia.